Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i z też szczerą radością witam też dziewczyny od Marzenki Tryfon. Dziewczyny, buźka dla Was, cieszę się, że jesteście, mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić i że zostaniecie na dłużej. Marzenko, pamiętaj, widzimy się w styczniu, słuchajcie, mamy dla Was niespodziankę, będziemy coś razem kręciły, mam nadzieję, że już w tej chwili, bo jesteśmy umówione na początek stycznia, mam nadzieję, że nam nic nie popsuje naszych planów i że będziemy mogły się spotkać i zrealizować nasze marzenie, żeby razem wystąpić na kanale. Okej, dobra, dzisiaj razem robimy makijaż świąteczny na ostatnią chwilę. Do tego makijażu użyję dwie paletki, te oto. Paletka Afektu wygląda w ten sposób w środku, a paletka Kwitnąca Wiśnia wygląda tak. Przepiękne kolory w jednej i w drugiej. Sorry za to, jak wygląda ta paleta, niestety jest mocno pomazana. Dlaczego? Dlatego, że są to cienie matowe, mocno napigmentowane, one się po prostu osypują, no a opakowanie palety jest białe, więc siłą rzeczy ona będzie po prostu tak wyglądać. I teraz tak, ja mam już buzię przygotowaną, mam na buzi położony podkład, ten oto od Bobbi Brown, to jest Skin Longwear Whiteless Foundation z filtrem 15, słuchajcie, to już jest moje drugie opakowanie, to ma kolor beige N042, natomiast poprzednie miałam Warm Beige. Czemu drugie opakowanie? Bo dobrze mi się go nosi. Jedyna jego wada, którą podkreślam zawsze, to jest to, że... Wkurza mnie zresztą to, słuchajcie, dlatego, że podkład, drogi podkład nie powinien się tak zachowywać. On po prostu ciemnieje, więc dobierając sobie ewentualnie taki podkład, trzeba zwrócić na to uwagę, że on po prostu ciemnieje, więc najlepiej go sobie gdzieś nałożyć, nie wiem, na szyi czy na policzku. Najlepiej mieć lusterko, ogólnie wyjść na zewnątrz, zobaczyć, bo wiadomo, w drogeriach to światło jest paskudne i ja nie jestem sobie w stanie tam idealnie dobrać podkładu, więc robię tak, że po prostu zwykle smaruję sobie trochę na szyję i wychodzę na zewnątrz, bo zwykle mam makijaż na sobie albo gdzieś na dekolcie się sobie smaruję, wychodzę na zewnątrz, patrzę, aha, okej, dobrze, niedobrze i w ten sposób kupuję. Można też zrobić taki numer i poprosić panią, która obsługuje stoisko, żeby Wam nalała troszeczkę do pojemnika i wypróbować dany odcień w domu. To taka moja rada, ja bardzo często tak robię. I co jeszcze? Na twarzy mam jeszcze bronzer z tej oto paletki Nataszy Denony. Ona się nazywa Tan Bronze and Glow. To jest dosyć ciemna paleta, ale ja nie jestem też jasną osobą, więc mi pasuje. I cóż, ja teraz Was przybliżę troszkę i bierzemy się za makijaż, nie ma na co czekać. Ten makijaż jeszcze powiem może na koniec, że będzie bez sztucznych rzęs, bo to ma być makijaż na szybko. I powiem Wam, że ja rzadko zakładam sztuczne rzęsy, ja zawsze to podkreślam, że to jest u mnie rzadkość, dlatego że no generalnie człowiek chyba na co dzień nie nosi tych sztucznych rzęs. Sądzę, że przed Wigilią też wszystkie panie domu siedzą w garach, więc nie mają czasu na to, żeby kleić, więc zrobimy taki, postaram się, żeby to był dosyć efektowny makijaż, ale bez sztucznych rzęs, czyli taki po mojemu. Poczekajcie, przybliżę Was troszeczkę do przodu. Ok, najpierw zrobię sobie bazę, czyli tak jakby otworzę sobie oko i zrobię to paletką Afektu i wezmę sobie cień P003 i położę go, słuchajcie, nad załamanie powieki. To jest taki numer robiony po to, żeby sobie otworzyć oko. Na powiece mam Collection Lasting Perfection jako taką bazę pod cień. One są ładnie napigmentowane, te paletki Afektu, te cienie Afektu są bardzo fajne, naprawdę. Więc bardzo się przyjemnie nimi pracuje. Dobra, to jest taki pierwszy ruch. Moje tak zwane kółko. Co ono nam daje? Ono nam daje to, że po prostu otwieramy szerzej oko. Ja też zawsze sprawdzam, słuchajcie, ponieważ ja nie mam takich jakby oczu wysuniętych do przodu, ja mam raczej głębiej schowane oczy, również ta powieka jest trochę bardziej opadająca od tej, więc nie jest mi łatwo malować oczy, dlatego też robię w ten sposób, że jak już sobie pomaluję, to półkole, to otwieram oko i jeszcze przy otwartym oku patrzę sobie na wprost i przy otwartym oku jakby poprawiam to, tak? Żeby... bo wiadomo, inaczej jest tak, jak człowiek weźmie brew do góry i maluje oko, a inaczej oko jest już jak patrzysz na wprost, bo już wtedy powieka jest niżej i zupełnie to inaczej wygląda. Zrobione. Teraz idę do drugiego oka, robię dokładnie to samo. Teraz przechodzimy do paletki Kwitnąca Wiśnia. Wezmę, słuchajcie, Pień w Słońcu. To jest taki kolorek... jakbym powiedziała, że to jest taki srebrzysty brąz, bo on ma trochę w sobie brązu, moim zdaniem. I troszeczkę ma w sobie srebra. Takiego starego srebra. I nakładam sobie ten cień palcem na ruchomą powiekę. Nie do końca, bo tutaj będę chciała kącik rozjaśnić, więc to wygląda w ten sposób, słuchajcie, zobaczcie. Paluszkiem, nie dojeżdżając wyżej. I to samo robię z drugim oczkiem. One się, słuchajcie, cudownie aplikują, naprawdę. Wygląda to w ten sposób. Teraz sobie wezmę odrobinę kory wiśniowej i tym samym pędzelkiem tłoczę sobie tą korę wiśniową w kącik zewnętrzny. Jednocześnie ociupinkę wyjeżdżając za powiekę ruchomą. Właśnie też po to, żeby było takie wrażenie otwartego oka, więc ja jej troszeczkę, jak już wtłoczyłam w ten kącik, to troszeczkę wyjeżdżam nad powiekę ruchomą. Troszeczkę, nie za dużo, żeby nie przegiąć. I tą samą korą wiśniową pojedziemy na powiekę dolną. I tak naprawdę mamy tylko w tej chwili 3 kolory. Makijaż się robi dosyć prosto i dosyć szybko. Zobaczcie, jak ładnie oko wygląda. Z drugim okiem dokładnie zrobię to samo. Jeszcze wrócę na chwilę do paletki Afektu, do tego cienia PP003 i nabierając go troszeczkę zblenduję i wyjadę odrobinę w tę stronę. Chcę takie troszkę oko zrobić szersze. Ok. I tym samym cieniem jeszcze odrobinę pojadę pod, tak jakby na granicy ruchomej powieki, tutaj na dole, tak? Żebym miała też takie wrażenie takiego ładnego przejścia kolorystycznego. I to samo zrobię z drugim oczkiem. Od góry jeszcze polecę śnieżnym płatkiem. Chcę też rozblendować tą granicę tutaj, tak, na górze, żeby to nie było takie, wiecie, chamskie, tylko żeby to miało ładne, żeby to się ładnie zaczynało. O. I też biorę do tego śnieżny płatek. O, i to będzie tak ładnie wyglądało, ładnie się tak będzie zaczynało, nie będzie takich jakby jasnych granic, w sensie nie jasnych, tylko nie będzie takich oczywistych granic, tylko to będzie takie rozchmurzone. Wracam jeszcze na koniec do paletki Kwitnąca Wiśnia i wezmę sobie, słuchajcie, ten przepiękny, pośród lampionów, przepiękny błysk i spróbuję go sobie, nie wiem czy mi się uda, czy mi się to nie posypie, mam nadzieję, że nie, tutaj w kącik wrzucić. Jest, udało się. Dobra. Chciałam, żeby to oko też troszkę było takie rozświetlone, żeby nie było za ciemne. Przepiękny jest ten pośród lampionów, jest po prostu przecudowny. Od razu jeszcze powiem, że ten tusz z poprzedniego filmiku jednak nie zdał u mnie egzaminu, słuchajcie. On się jakby przy nakładaniu, jest go bardzo dużo na szczotce, on się na moich rzęsach rozkłada nierównomiernie, później to po prostu nieestetycznie wygląda. Dużo bardziej wolę ten czarny, on się nazywa Ultimate Lashes. To jest maskara pogrubiająca, podkręcająca i mi się naprawdę sprawdził. Także malujemy tym. A Wy poczekajcie chwilę. Dobra, tak to wygląda. Jeszcze makijaż nie jest skończony, dlatego że chciałabym jeszcze sobie dodać lekko błysku, więc wrócę do paletki Nataszy Denony, sorry, bo się zawiesiłam, i troszeczkę dołożę sobie błysku na policzki. To będzie taki delikatny, delikatniusi. Tylko nawet niekoniecznie go musi być widać. Ważne po prostu, żebym ja miała poczucie, że ta skóra wygląda ładnie i świeżo. Dobra. Makijaż już jest prawie skończony, ale jeszcze chciałabym, słuchajcie, dodać sobie świeżości na policzkach i tak rozjaśnić sobie buzię, odmłodzić, i dodam w takim razie róż, i to jest róż Glow Obsession od Pupy. Wygląda w ten sposób. Jest to róż z takim połyskiem, róż, który tak naprawdę oprócz tego, że jest różem, to jeszcze może być trochę rozświetlaczem, jest bardzo mocno napigmentowany, więc muszę uważać, bo ostatnio zrobiłam sobie kuku. Okej. Naprawdę mocno napigmentowany, więc jedynie lekkie dotknięcie powoduje, że on się ładnie nabiera. I ja zawsze ten róż, słuchajcie, sobie mieszam z rozświetlaczem i mieszam sobie z bronzerem. I wtedy mam taki odświeżony koloryt twarzy. I zostały jeszcze usta. I usta, słuchajcie, ja postaram się zrobić moim sposobem, czyli takie trochę ombre. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw troszeczkę sobie je przypudruję podkładem, może nie przypudruję, tylko przypodkładuję. One się wtedy robią matowe. Biorę najpierw kredkę z NYX-a, to jest taka kredeczka Lingerie Push-up. Kolor nazywa się Embellishment i... O, wyłaź, dobra. I najpierw sobie robię kontur. Ona jest lekko gruba, więc wcale nie jest prosto nią zrobić kontur, natomiast ja już, to jest kwestia wprawy, ja już się po prostu przyzwyczaiłam. I teraz sobie jakby usta górne odbijam na dolnych, robiąc coś takiego. I mam mniej więcej też zarys konturu, natomiast ja zawsze rysuję po zewnętrznej stronie, dlatego że moje usta górne są mniejsze od dolnych. Zostawiam sobie taki niby środek niedomalowany. Tutaj mamy wtedy jaśniej. I spróbuję na to położyć taki błyszczyk od NYX-a. To jest błyszczyk, który się nazywa Tiramisu. Ma taki nudziakowo-różowy kolor, bardzo ładny. Zobaczymy, jak to mi tutaj się wpasuje. Ładnie, naprawdę. Ok, moi drodzy, tak wygląda makijaż już finalnie skończony. Mam nadzieję, że moja propozycja szybkiego makijażu świątecznego czy gwiazdkowego Wam się podobała. Jest to makijaż typowo użytkowy, ale z takim, wiecie, błyskiem, trochę drapieżny. Po to właśnie, żeby coś zrobić szybko, ale żeby było ładnie, żeby było bez sztucznych rzęs, bo wiadomo, że to też zabiera czas. Więc taki był mój zamysł. Mam nadzieję, że Wam się film przydał, podobał. Jeśli tak, to oczywiście proszę o subskrypcję, łapki w górę, wpadajcie też na moje konto na Instagram Makeup After Forty i słuchajcie, mega Wam dziękuję za ten 1000, ja jestem taka szczęśliwa. Słuchajcie, dla twórcy to jest mega wyróżnienie, jeżeli niecałe 2 miesiące zebrało się tutaj ponad 1000 osób. Ja w ogóle nie wiem, jak to się stało i bardzo Wam za to dziękuję. Fajnie, że jesteście. To jest dla mnie... No, ja mam... Nie wiem, czy widzicie, ja mam skrzydła. Dostałam skrzydła. I słuchajcie, mam teraz mnóstwo pomysłu na filmiki, na vlogi gadane, na vlogi jakieś tematyczne. Zadałam Wam na Instastory Q&A, czyli pytanie, question answer, pytanie-odpowiedź. I posypało się bardzo dużo pytań. Ja to sobie pogrupowałam w takie bloki tematyczne i będę z tego po prostu robić przegadane vlogi. Mam już pomysły na 10, 15, 20 takich vlogów, więc myślę, że nie będziecie się ze mną nudzić. A niebawem właśnie przyjeżdża do mnie Marzenka i będziemy też coś razem kombinować, także czekajcie na nowości. Słuchajcie, życzę Wam z całego serca spokojnych świąt, szczęśliwych świąt, świąt ciepłych, żeby to było ciepło takie od Waszych ludzi, od ludzi, których kochacie Wy, którzy Was kochają. Ja mam to naprawdę wielkie szczęście, że mam fajną, dużą, kochającą się rodzinę. Jest mega głośno na tej Wigilii, jak jest 17 osób, ale to jest cudowny czas. Bardzo się cieszę na tą Wigilię, bo to będzie, w ogóle te święta to będą takie specjalne święta. Może kiedyś Wam opowiem, teraz nie będę mówić, bo się poryczę, więc na tym może poprzestańmy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, widzimy się niebawem na kanale. Trzymajcie się.